Kibice wrócili do hal, a to oznacza, że kilka zespołów znów ma swojego szóstego zawodnika. Włocławek i Ostrów Wielkopolski to dwa wyjątkowe miejsca na koszykarskiej mapie Polski. To właśnie tam brak kibiców zawodnicy odczuli najbardziej. I zaraz publiczność się tutaj zagrzewa. To jest element tożsamości Włocławka, tej koszykarskiej. Szósty zawodnik to nie jest powiedzenie na wyrost. To tutaj zawsze się ciężko gra z tymi kibicami, bo jednak się gra 5 na 6, tak? Z tymi kibicami i naprawdę oby na każdej hali było tak jak tutaj we Włocławku. Kibice, no nie wiem jak ich opisać słowami, kocham ich, bo po prostu to co oni robią w trakcie spotkania, jak niosą nas swoim dopingiem i jak deprymują przeciwnika, to jest coś wspaniałego dla zawodowego sportowca, coś niewiarygodnego do opisania i bardzo się cieszę i proszę więcej. I to we Włocławku właśnie karnety rozchodzą się jak świeże bułeczki, a przed halą ustawiają się długie kolejki spragnionych koszykówki kibiców, którzy mają wielki wpływ na to, co dzieje się na parkiecie. To nie jest takie tylko oklepane określenie. Mówią o tym wszyscy, powtarzają, można powiedzieć, to samo, ale jest w tym dużo racji, naprawdę. Ja przypominam sobie jeszcze stare czasy, kiedy ja grałem, to było dawno, ale to nic się nie zmieniło. 6 sezonów spędziłem we Włocławku i jak się wchodziło na salę, to czuło się ciarki na całym ciele. Serce troszeczkę szybciej zaczęło bić i wtedy już wiedziałeś, że musisz iść razem z tymi kibicami w ciemno. A kibice idą w ciemno za zawodnikami. W meczu Anwilu za Stalem największe pochwały zebrali zawodnicy amerykańscy nie za to, ile punktów zdobyli, czy za to, jakie mieli asysty, czy zbiórki, tylko za to, że rzucili się na parkiet we dwóch do jednej piłki, kiedy wynik meczu się rozstrzygał. A i to świadczy o tym właśnie, jakie oczekiwania kibiców przekształcają się w to, co widać na boisku. Anwil Włocławek w ubiegłym sezonie bez kibiców wygrał 8 spotkań u siebie. Nowa hala na 3000 miejsc, a na pierwsze spotkanie domowe Stali Ostrów Wielkopolski w tym sezonie trudno było dostać bilety. Bez wątpienia, we Włocławek, to już od wielu lat, od ponad 20 lat jest tam niesamowita atmosfera. No i ta nowa hala, w której dzisiaj jesteśmy, w Ostrowie Wielkopolskim, po raz pierwszy dzisiaj była zapełniona. Oficjalne otwarcie tej sali, no ja się czułem świetnie, myślę, że zawodnicy na parkiecie również. Cieszyliśmy się tego, że kibice mogą wrócić do hali, że jak było słychać, no są za tą drużyną, chcą im kibicować, chcą ich ponieść do zwycięstw. I mam nadzieję, że ci kibice będą cały czas, przez cały sezon z nami, będą nas wspierać, a nam tylko zostanie to, żeby poprzez ich wsparcie pokazać się z jak najlepszej strony na boisku. Kibice Stali Ostrów obok fanów Anwilu Włocławek są najgłośniejszymi i najliczniej przychodzącymi na mecze. W tym sezonie już zapowiedzieli, że frekwencja z pierwszego meczu będzie utrzymana przez cały rok. I to właśnie doping ostrowskich kibiców ma ponieść Stalówkę do kolejnego mistrzostwa.